Polsce z jednej próbki badania krwi wykonuje się z 2-3 testy, natomiast na świecie to jest blisko 10. A więc ta pani pielęgniarka, która pobiera krew, robi ten wysiłek, pacjent, który też zrobił wysiłek, żeby przyjść, i można z tych dwóch wysiłków zrobić kilka badań, jednocześnie diagnozując jakieś choroby we wczesnych fazach. To po pierwsze. Druga rzecz jest, polega na tym, że w Polsce generalnie wykonujemy mało badań. W przeliczeniu na liczbę osób objętych opieką medyczną, w przeliczeniu na liczbę porad, które tym osobom jest udzielane. I na przykład badaliśmy 17 testów, takie najprostsze typu glukoza, kreatynina, albumina. Zbadaliśmy, że w Czechach, które są właśnie bardzo zbliżone do Polski, tych badań wykonuje się, że od 2-3 do nawet kilkunastu razy więcej w przeliczeniu na liczbę ubezpieczonych niż w Polsce. Ale to sprowadza się do tego, że tam jest inne podejście do diagnostyki. Inaczej jest rozliczana diagnostyka, zwłaszcza w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Dlatego, że tutaj w Polsce mamy rozliczenie stawki kapitacyjne, czyli lekarz POZ-u dostaje pewien budżet na każdego pacjenta i w ramach tego budżetu musi wykonać badania. Natomiast w Czechach jest tak, że owszem, otrzymuje taki budżet na pacjenta, ale dodatkowo otrzymuje środki na badania diagnostyczne, więc ma jak gdyby też finansową motywację, czy też nie ma demotywacji finansowej, żeby tych badań wykonywać dużo, tyle ile trzeba.